Argumentacja pani poseł i całej lewicy dotyczące tak zwanej segregacji sanitarnej, a więc odebrania milionom Polaków praw i wolności obywatelskich, wyrzucania lekarzy, żołnierzy, funkcjonariuszy, nauczycieli z pracy tylko i wyłącznie dlatego, że mają inny status szczepienny, bo na przykład nie mogą przyjąć szczepionki albo przechorowali COVID-a i nie szczepią się, jest po prostu absolutnie nie do przyjęcia. Ale to... jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między sprawdzaniem przez pracodawcę statusu szczepiennego, a walką z COVID-em? Nie ma żadnego związku. I o tym mówił bardzo dobrze pan Adam Niedzielski miesiąc temu, że żadne restrykcje po prostu nie działają. Ten cały pomysł lewicy dyskryminacji tylko i wyłącznie po to, żeby robić sobie na tym kapitał społeczny, żeby używać tego jako pewnej pałki politycznej. Zamiast dzisiaj szukać rozwiązań, które będą nie dzieliły polski naród, ale będą doprowadzały do tego, że służba zdrowia będzie lepiej funkcjonować. Bo dzisiaj więcej ludzi umiera dzisiaj w domach, dlatego że służba zdrowia na poziomie samorządowym często źle funkcjonuje.